Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną prognozę tygodnia. Miniony tydzień był bardzo intensywny. Nie wiem, co się działo u Was. Napiszcie, jak się czujecie po tych wydarzeniach. W poprzednim tygodniu, 14, czyli na walentynki, Mars łączył się z Plutonem w znaku wodnika i 17, kiedy otrzymaliśmy wiadomości ze świata, Wenus łączyła się z Plutonem. Aspekty te trwają do około 3 dni i przynoszą, jeżeli chodzi o Plutona, konfrontacje z intensywnymi wydarzeniami, emocjami, uczuciami czy też wiadomościami. I w tym tygodniu również, czyli od 19 do 25, nie tylko dlatego, że sterujemy do pełni, ale w tym tygodniu Mars i Wenus będzie się łączył w znaku wodnika. Jeżeli chodzi o poniedziałek, zaczynamy od 19 o godzinie 5:13. Słońce opuszcza znak wodnika i przechodzi na 4 tygodnie do znaku ryb, ostatniego znaku zodiaku. I tutaj razem ze Słońcem w tej pozycji mamy pożegnać pewne historie, pewne wydarzenia, pozamykać pewne tematy i świadomie podsumować miniony cykl. Ponieważ pozycja Słońca przyniesie nam dużo zamyślenia, dużo refleksji, dużo tęsknoty, czy też momentów, gdzie będziemy chcieli być sami, gdzie będziemy chcieli coś przemyśleć, takiego zwrócenia się do swojego wnętrza, warto w tym czasie pomyśleć, co należy pożegnać, co należy zostawić, co należy sobie odpuścić, co może sam zauważysz, że się rozpływa i nie ma już dla ciebie żadnego znaczenia. I Słońce będzie pomagać przez następne 4 tygodnie rybom, rakom, skorpionom, koziorożcom, bykom, ustawiając się w opozycji do Panny, czyli dla Panny bardzo ważny temat 4 następnych tygodni, relacje i partnerstwa. 19 lutego Chiron w znaku byka łączy się z węzłem karmicznym, wyjątkowo bardzo rzadka konstelacja. Tą konstelację omówiłam w osobnym wideo, link umieszczę u góry, zapraszam serdecznie do wysłuchania. Podczas tego dnia jest dokładna koniunkcja, ale ten aspekt będzie wpływał prawie na 2 miesiące. I wysłuchajcie proszę, jest tam dla każdego znaku zodiaku. Dzisiaj jeszcze troszeczkę, jakie to ma znaczenie. Połączenie węzła karmicznego z Chironem może oznaczać konfrontację z jakimiś bolesnymi tematami, z naszymi słabościami, z naszymi piętami achillesowymi, z naszymi nieuleczonymi ranami czy też kontuzjami. I to ma prowadzić do uzdrowienia. Jak niektórzy z Was mogą w pozytywnym sensie, na przykład być z taką raną jeszcze raz skonfrontowani i możecie stwierdzić nieoczekiwanie, że to już Was nie boli, że to Was nie dotyka, jeżeli na przykład ktoś Wam ciągle coś mówił, czy ktoś zaniżał Waszą wartość, obojętnie co tam było, teraz możecie to odczuć w zupełnie innym kierunku, że Was to już kompletnie nie dotknie. To mogą być także ważne spotkania, spostrzeżenia, które będą miały bardzo ważny wpływ na przyszłość, na to, co się będzie działo. I z perspektywy tych lat nawet, czy z perspektywy czasu, może być tak, że na minione jakieś sytuacje, czy na minione wydarzenia, czy też właśnie te bolączki, rany, kiedyś coś Was bardzo bolało, czy też bardzo Was dotykało, możecie teraz z perspektywy spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Jakie to ma znaczenie? Z jednej strony jest to pojednanie z przeszłością, jest to zamknięcie przeszłości, jest to zrozumienie, okej, to było, to mnie bolało, to mnie wtedy dotykało, teraz już mi nie dotyka, teraz mnie nie boli, teraz jestem już w zupełnie innym czasie. Dookoła tego dnia na pewno nie wchodziłabym w konflikty, nie wchodziłabym w prowokacje, czy też
nie wyśmiewałabym innych, czy też nie przyczepiałabym się do siebie, nie pozwalałabym na takie emocje jak gniew, gorycz, negatywne myślenie. I ważne, aby dookoła tego dnia, przynajmniej tego 19, właśnie otoczyć się opieką podczas tego dnia, bowiem księżyc będzie dodatkowo w kwadracie do obu elementów, bo będzie w znaku raku, raka, czyli każdy z nas będzie potrzebował dużo poczucia bezpieczeństwa. Konstelacja dotyczy przede wszystkim drugiej dekady baranków, raków, koziorożców oraz wag, ale jeżeli macie tutaj elementy w tej drugiej dekadzie, może także, czy na przykład ascendent, czy jakąś planetę, może także Was dotyczyć. Wysłuchajcie, zapraszam jeszcze raz wideo, tam jest uwzględniane są wszystkie znaki zodiaku. Dla niektórych z Was może oznaczać, że połączenie Chirona z węzłem karmicznym pomoże Wam w fizycznym uzdrowieniu, czy to dotyczy na przykład uzdrowienia fizycznego, na przykład, że nas boli ręka, że nas boli głowa, że miałeś, nie wiem, jakiś chroniczny kaszel i po prostu to minie, lub też może chodzić właśnie o jakieś tematy psychiczne, czy też załamania, czy też na przykład depresję w znaku barana. Chodzi właśnie o odwagę, o działanie, o inicjatywę, o no, pokazanie się takim, jaki jesteś. 22 Mars spotyka się z Wenusem w znaku wodnika. Ponieważ obie planety dotyczą relacji, miłości, w znaku wodnika nie za bardzo tutaj to połączenie wygląda, bo jest to znak rządzący przez Urana, planetę nagłych, nieoczekiwanych czy szokujących zmian, gdzie chodzi o rewolucję, o wolność, o niezależność, czyli może tu dojść do spotkania dwóch osób, które nijak nie pasują do ciebie lub mogą mieć zupełnie inne charaktery czy potrzeby, ekstremalne. I niestety dookoła tego dnia, czyli 22, może to się rozciągnąć także na pełnię, może dojść do rozstań, może dojść do pożegnań, może dojść do zerwań, czy jakiegoś układu, czy jakiejś relacji i partnerstwa. Planety rozpoczynają w znaku wodnika nowy cykl, który potrwa około 2 lat, czy to prywatny, czy zawodowy. I będzie przebiegał różnie w związkach i układach wszelkiego rodzaju. Może się w takich relacjach, jeżeli tutaj wejdziesz czy rozpoczniesz coś nowego, może być bardzo intensywnie, może być bardzo zmiennie, może być dużo napięć, dużo niepokoju, dużo niespodzianek. I celem wcale nie jest w znaku wodnika jedność, ale chodzi o akceptację i docenienie wzajemnych różnic, tolerancji, spontaniczność, szalonych jakichś inspiracji. Na pewno te szalone inspiracje pojawią się w sztuce czy w różnych kategoriach artystycznych, czy sposobach także zarabiania pieniędzy, bo tutaj, jeżeli chodzi o digitalne, na pewno też może się i będzie na pewno w kolejnych 2 latach, bo tak długo trwa ten cykl. Podejrzewam, że jeszcze w tym roku i w następnym właśnie będą się pojawiać inne formy zarabiania pieniędzy, czy też nowe waluty, nazwę to digitalne. Czyli uwaga, dlatego że jeżeli chodzi o znak wodnika i połączenie Wenus i Marsa, w znaku wodnika chodzi o dystans tak naprawdę emocjonalny, może to połączenie tych planet nie tylko zniszczyć miłość, ale także zakończyć. Tuż przed pełnią 23 lutego Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, przechodzi do znaku ryb. Tutaj czuje się tak dobrze. W znaku ryb pozostanie do 9 marca, następnie będzie przechodził do barana. Jak zauważyliście, od stycznia, teraz mamy luty, jest jakoś tak dziwnie. Najpierw były wszystkie prawie planety w koziorożcu, teraz są wszystkie planety w znaku wodnika, następnie wszystkie prawie planety przejdą do znaku ryb, Pluton zostanie, ale także tak będzie w znaku barana. Czyli ten rok jest bardzo intensywny i za każdym razem, w każdym miesiącu jest wiele bardzo ważnych zadań do zrobienia i szybkość przyspiesza, będzie coraz bardziej szybciej.
Merkury w znaku ryb nie jest przyzwyczajony do logicznego myślenia, należy do panny, należy do bliźniąt i może reagować irracjonalnie. Jego komunikacja, czy nasza komunikacja będzie teraz się opierać na emocjach, na uczuciach, na naszych nastrojach. Dzisiaj tak, jutro siak, co może niestety doprowadzić do zdezorientowania. Do biznesu wygląda to tak sobie, czyli uwaga, ale jeżeli chodzi o tematy twórczości, duchowości, religijności, jakichś działań czy aktywności artystycznych, bardzo dobrze. Merkury będzie pomagał znakom ryb, rakom, skorpionom, koziorożcom oraz bykom i te znaki najbardziej sobie poradzą z tym Merkury. 24 dochodzi do pełni w znaku Panny, która ma bardzo intensywne aspekty, i Księżyc stoi samotnie w znaku Panny, będzie ustawiał się w opozycji do Saturna, pana karmy, pana przeznaczenia. Wenus i Mars będą stały jeszcze w koniunkcji, w kwadracie do Jowisza, i ascendent mamy w znaku Raka. Podczas tego dnia nie będzie chodziło tylko o wdrożenie jakiegoś marzenia, jakiegoś życzenia w real, ale także o tematy wartości i konieczności połączenia naszego rozumu, naszych uczuć, zrozumienia i zaufania w jedność. Opozycja Saturna do Księżyca, który stoi samotnie w znaku Panny, może spowodować, że poczujemy się zahamowani, że poczujemy się zatrzymani, że pewne marzenia, pewne życzenia mogą być tak jak gdyby utrudnione do realizacji. Uczucia tak samo mogą nie tylko być bardzo realne, ale nazwę je przyziemne, czy też wręcz przygnębiające. I dookoła tego dnia widzimy wszystko naprawdę bardzo realnie, czy też nawet w szaro-burych barwach. Dzień nie jest dobry na ryzyka wszelkiego rodzaju. O finansowych to już w ogóle dookoła 24 proszę uważać, czy inwestycjach wszelkiego rodzaju, dlatego że można się zgubić, zagubić, stracić. Z jednej strony Mars i Wenus będzie nas nakręcał, zrób to, wydaj te pieniądze, złóż to, zainwestuj. Z drugiej strony opozycja Saturna i kwadrat Jowisza mówi, że jeżeli za dużo zrobisz, to niestety możesz stracić. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o Wasze marzenia, o Wasze życzenia i Wasze plany, i dookoła tego dnia zorientujecie się, że nie można tego zrobić, czy też pojawią się jakieś trudności, załóżmy finansowe, załóżmy prawne, załóżmy to może być jakaś osoba, która nam powie: no hola, nie możesz tego robić, nie daj sobie tego wmówić, nie daj sobie na to, nie pozwalaj na to, aby ktoś zatrzymywał Cię w realizacji Twoich marzeń, ale uwzględnij to, że opozycja, Księżyc ustawiający się w opozycji do Saturna, w opozycji do Merkurego i Merkury w znaku ryb, no to tutaj ma marzenia nieskończone, fantazyjne, wymyślone. Opozycja jednak sama do Saturna mówi o tym, że to, co dobre, trwa powoli, że trzeba się napracować, że trzeba sobie naprawdę to wszystko zorganizować, że musisz być konsekwentny, że musisz być cierpliwy, że musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz i dokąd idziesz, i że czasami idąc do celu należy uwzględnić objazdy. Ponieważ Saturn stoi w pozytywnym aspekcie cały miesiąc właściwie do Jowisza, a Mars i Wenus w koniunkcji będą stały w kwadracie do Jowisza, nie tylko nie rezygnowałabym z jakiegoś swojego celu, ale dookoła tego dnia nie uzależniałabym swoich marzeń, swoich planet od innych, czy też od czynników zewnętrznych, które na pewno będą się pojawiać, dlatego że jeżeli w to wejdziesz, czy też to zrobisz, może być tak, że rzeczywiście finalnie wylądujesz na twardym gruncie.
Ponieważ Mars i Wenus jeszcze raz właśnie namawiają do działania, do inicjatywy, do szybko, do zrobienia czegoś szalonego tu natychmiast, bo to jest w znaku wodnika, a właśnie, że to zrobię, a właśnie, że się uwolnię, to uważałabym, dlatego że już 27 i 28 po pełni może się okazać, że niestety te strzały czy te działania, które tutaj poczyniliśmy, doprowadzą do fiaska i do załamania. I teraz przejdę do znaków zodiaku. Jak wszystkie znaki zodiaku, jakie tematy będą dotyczyły razem z pełnią w znaku panny. Baranki, wam tylko chciałam jeszcze raz przypomnieć, ta druga dekada z tym Chironem jest bardzo ważny czas teraz dla was. Zaopiekujcie się sobą, zajmijcie się sobą, zadbajcie o siebie, czy to chodzi o zdrowie, czy to o czas. Nie robiłabym dużo rzeczy w tym momencie, ale właśnie nawet bym nie mówiła wszystkim wszystkiego, ponieważ ta pełnia odbywa się w domu dnia codziennego, w domu pracy, ale zajęłabym się przede wszystkim sobą. Pełnia odbywa się w szóstym domu i w szóstym domu oznacza otocz się sam opieką, zadbaj o siebie. Kiedy byłeś, baranku, na urlopie? Kiedy się wyspałeś? Kiedy miałeś wolne? Kiedy jadłeś coś dobrego? Kiedy ćwiczysz? Czy rzeczywiście tak troszczysz się o siebie, dbasz? Przestań krytykować siebie, przestań się przyczepiać do siebie, ukochaj siebie, zaakceptuj siebie i pełnia wskazuje na to, że dzień codzienny trzeba radykalnie zmienić. Czyli wszystko będzie dobrze. Dla byków pełnia w znaku panny odbywa się w trygonie, bardzo piękny aspekt i chodzi o zakończenie jakiegoś tematu związane z pasją, związane z twoim hobbym, związane z twoimi przyjemnościami i radościami i z planetami, czyli ze Słońcem w znaku ryb i Merkurem, przejścia do działania, na przykład do realizacji nowego marzenia czy też nowego życzenia. Teraz pojawią się fajni ludzie, z którymi będziesz mógł współpracować i kooperować. Byczki, jeszcze z kwadratem tego Marsa i z kwadratem Wenus, może być tak, że będą przemyśleć swoją drogę powołania lub też właśnie jeżeli chodzi o profesję, o pracę, mogą się pojawić osoby, które swoim zachowaniem pokażą byczkom, że nie jestem na swoim miejscu. Masz teraz bardzo dobry czas razem z tą pełnią przemyśleć, jakie hobby, jakie pasje, jakie zainteresowania można przekształcić w profesję, poświęcić się swoim marzeniom i życzeniom i wyruszyć w drogę powołania. Czyli jest taka pełnia zrozumienia, wyklarowania, to jest moje, wiem czego chcę, w tą stronę idę i nie muszę na nikogo innego patrzeć. Bliźnięta, dla was bardzo ważny czas, ta pełnia odbywa się w domu i te porządki, jak to znak panny mówi o tym, odbywają się w domu. Może trzeba właśnie popatrzeć, jak to wygląda w domu, czy wszystko jest sprawiedliwie, czy wszystko jest dobrze, jak wygląda z emocjami, jak wygląda z uczuciami, czy masz przestrzeń dla siebie, czy masz czas dla siebie, czy masz jakieś miejsce dla siebie, gdzie się spełniasz, gdzie rozwijasz swoje hobby. Ponieważ Księżyc będzie ustawiał się w opozycji do Saturna, może być tak, że niektóre bliźnięta będą nawet myślały o zmianie pracy, o zmianie mieszkania, w inny sposób zharmonizowania sytuacji między domem, obowiązkami w domu, a pracą, czy też profesją. Ponieważ i Mars, i Wenus ustawiają się w pozytywnym aspekcie, czyli w trygonie dla Ciebie może być tak, że pojawią się nowe cele, nowe wizje, nowe plany, które przy tej pełni dają Ci taką drogę, otwierają się nowe drzwi, gdzie możesz wejść i łatwo rozwiązać te problemy, które nie są zgodne, jeżeli chodzi o miejsce, o rodzinę i o profesję. A mianowicie wybieraj nowe cele życiowe. Raki, pełnia w znaku panny odbywa się w pozytywnym aspekcie, w pozytywnym sekstylu. Dla raków przyjdą nowe możliwości, jeżeli chodzi o komunikację, o kontakty wszelkiego rodzaju. Niektóre raki będą się uczyć, niektóre raki będą się spotykać, inne będą gdzieś wyjeżdżać na bliską odległość. Może pojawi się jakiś dodatkowy job, jakaś dodatkowa praca, bardzo dobry czas na wyjście na social media.
Słońce i Merkury ustawia się dla Was w trygonie i rozpoczyna się bardzo dobry czas z planetami w znaku ryb na realizację siebie, na realizację swoich celów, na wyjazdy, na odpoczynek, może jakiś wyjazd za granicę. A Mars i Wenus, połączenie Marsa i Wenus będzie porządkować ścisłe relacje, ale także sytuacje finansowe. Może raki będą się pozbywać jakichś na przykład zobowiązań, czy jakichś kredytów, czy jakichś długów, czy może będziecie wymieniać jakieś ubezpieczenia, to wymieniam. Ja teraz miałam w tym tygodniu jakieś propozycje z droższego na tańsze, jest tańsze na jakieś tam inne, ogólne już na wszystko, czyli wymyślają takie cuda, że po prostu tematy finansowe będą tutaj porządkowane. Dobra pełnia. Dla lwa, kochany lwie, dla ciebie pełnia w znaku panny odbywa się przed tobą i gdy ten księżyc tak samotnie stoi w opozycji do Saturna i masz teraz także w opozycji, jeżeli chodzi o relacje i Wenus i Marsa, uwaga na tego Marsa, tutaj może w tym tygodniu bardzo dużo się dziać, szczególnie dla pierwszej dekady lwów. Lwy mają się zająć przede wszystkim sobą, tematem jest twoja wartość. Jak widzisz siebie, jak postrzegasz siebie, czy rzeczywiście cenisz siebie, lwie, czy kochasz siebie, czy akceptujesz siebie, czy wykorzystujesz swoje talenty. Nie krytykuj siebie, nie ograniczaj siebie, nie przyczepiaj się do siebie. Zostaw siebie w spokoju. Ukochaj siebie, zaakceptuj siebie i otwórz się na nowe możliwości. Słońce i Merkury w znaku ryb przynosi poprawy sytuacji finansowych, nowych ludzi, nowe współprace, nowe kooperacje. Uwaga z tym Merkurem w znaku ryb, jeżeli chodzi o podpisy, załóżmy wszelkiego rodzaju, czy jakieś umowy, to bym patrzyła na to wszystko, co jest podpisane. Ale pełnia odbywa się w pozytywnym aspekcie. Uwaga na otoczenie, czyli otoczenie, twoje relacje i twoje partnerstwa masz na razie zostawić i zająć się przede wszystkim sobą. Panny, dla was bardzo ważny czas, najważniejszy może w roku, pełnia w waszym znaku księżyc. Smutny, samotny, sam w opozycji do Saturna, chodzi o relacje. Pewni ludzie odchodzą, pewni ludzie znikają. Pewni ludzie się rozpływają. Pewne osoby mówią nie do ciebie. Co na to panna? Planety, ponieważ wchodzi tutaj Słońce i także Merkury, może być tak, że Słońce rozświetla to towarzystwo i pokazuje ci, kto jest prawdziwy, kto jest fałszywy, kto jest realny i teraz polegałabym na sobie, ponieważ Księżyc będzie ustawiał się później w pozytywnym aspekcie do Jowisza i do Urana. Znajdziesz nowych ludzi, nowe cele, nowe wizje, nowe plany, nowe pomysły, nowe idee. A jeżeli chodzi, czy masz jakieś sprawy, wszystkie związane z sądami i urzędami, te będą także w pozytywnym sensie rozwiązane. Pozycja Marsa i Wenus, czyli połączenie Marsa i Wenus odbywa się w domu pracy i tutaj możliwe, że panny będą wykorzystywały albo jakieś inne urządzenia, albo nowoczesne jakieś metody pracy, albo będą uczyć się czegoś nowego, czegoś innego. Zmiany w organizacji dnia codziennego, więcej energii, więcej siły, dużo pracy, dużo zaangażowanie, ale w jakąś nowoczesność, w jakieś zmiany, w jakąś technikę. Może będziesz inaczej robił na przykład, nie wiem, nie tylko pracował z tą sztuczną inteligencją, w jakiś sposób wykorzystywał sobie do robienia wszystkiego, bo teraz możesz tą sztuczną inteligencję już wykorzystać do wszystkiego. Tak, jeżeli się na tym znamy, jeżeli się na tym nie znasz, to jest dużo osób, które uczy, pokazuje, ale sama bym też popatrzała nawet na YouTube czy do internetu i można to wykorzystać. Waga. Pełnia księżyca w znaku panny odbywa się za tobą. Panny, wagi, przepraszam, porządkują w swojej głowie, w swoim wnętrzu. Ponieważ Saturn tworzy opozycję do księżyca, może to dotyczyć tematów twojego zdrowia. I tutaj uwaga, nie lekceważyć. Może dotyczyć tego, że będzie ci nakazane, że musisz inaczej jeść, że musisz inaczej się odżywiać, że musisz więcej dbać o siebie, że musisz się inaczej przeorganizować, czyli taki czek twojego dnia codziennego, twoich emocji, twoich uczuć, ale przede wszystkim w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób się organizujesz.
jak, na co przeznaczasz tą energię. I jest takie zastanowienie, ponieważ dzień jest bardzo dobry na przemyślenia, dlaczego ty na przykład czasami nie wierzysz w siebie, dlaczego rezygnujesz z siebie, dlaczego krytykujesz siebie, dlaczego przyczepiasz się do siebie, dlaczego czasami izolujesz się, dlaczego czujesz się czasami sama, jeżeli jesteś sama, a nie wykorzystujesz tego czasu na przykład do tego, żeby się rozwijać, żeby kierować do swoich celów. Nie czekaj na innych, nie patrz na innych. Teraz jest bardzo dobry czas. Mars i Wenus ustawiają się w trygonie dla wagi, co oznacza temat nowych relacji, nowych partnerów, nowych kontaktów, tematów dzieci, bardzo wielkich projektów inspirujących, artystycznych, kreatywnych. Teraz wagi mogą z tymi pięcioma planetami w znaku wodnika wszystko osiągnąć. Zamykasz coś w swojej głowie. Odchodzisz od jakiejś krytyki, od jakiejś negatywnej myśli. Może od tego, że kiedyś tak o sobie myślałaś, może, że tak siebie kiedyś oceniałaś i otwierasz się na zabawę, na przyjemności, na miłość i na radość. Miłość zawsze zwycięża i jest najwyższą energią, która buduje wszystko i wszędzie mosty. Skorpiony, pełnia w znaku panny odbywa się w pozytywnym sekstylu. Dla ciebie przyjdą tutaj propozycje, przyjdą tutaj nowe możliwości, pojawiają się nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowi przyjaciele, nowe grupy, nowe organizacje i nowe zainteresowania. Jak może do tej pory było trudno, było ciężko, dużo było zadań, dużo było zmian, jeszcze teraz Mars i Wenus ustawiają się w kwadracie. Fokus jest na dom, na twoje miejsce, jak się organizujesz, jak czujesz i jak trzeba coś zmienić. Jest, że nie masz opierać się na starych wartościach, na tych, co były od urodzenia, nazwę na tych koziorożcowych. I nie chodzi tylko o to o 15 lat, ostatnie 15 lat, ale o to, do czego jesteś przyzwyczajony. Chodzi o twoją wolność, chodzi o twoją niezależność, ale także o to, jak tu się spełnić, jak być prawdziwym, jak być autentycznym. I pełnia przynosi nie tylko nowych ludzi, nowych jakichś protektorów, promotorów, a tymczasem może być tak, że niektóre skorpiony będą się uczyć. Będą się uczyć z domu, czy będą się uczyć online, czy będą w domu energię przeznaczać na zdobywanie jakiegoś wiedzy, może uczycie się jakiegoś języka. Uwaga, mogą pojawić się prowokacje, mogą pojawić się konflikty wszelkiego rodzaju, ale także będziesz teraz z kwadratem tego Marsa i tej Wenus uwalniał się od pewnych obowiązków, uwalniał się od pewnych zadań, mając na celu naprawdę stworzenie takiego miejsca, gdzie ty, twoi bliscy czują się dobrze i czują się bezpiecznie. Strzelec, pełnia w znaku panny odbywa się w kwadracie, co oznacza, że mogą być jakieś tematy wyzwań. Księżyc bowiem stoi na samej górze w opozycji do Saturna i chodzi o twój status, jak się pokazujesz, jak ciebie ludzie widzą, jak się przedstawiasz, czy jesteś na swojej drodze powołania, czy twoja profesja, tą, którą robisz, wystarcza ci to do utrzymania domu, do utrzymania rodziny, do tworzenia zabezpieczeń. Może pojawić się jakiś temat mamy i temat ojca, może jakiś temat odpowiedzialności. Może za dużo ciągniesz już tej odpowiedzialności za wszystkich, za rodzinę, za dzieci, za mamę, za tatę, może jeszcze za kogoś innego i może z czegoś trzeba zrezygnować, aby wybrać naprawdę to, co jest twoim marzeniem, co jest twoim życzeniem. Nie chodzi o to, że łapiesz 10 rok za ogon, ale skupić się na tym, co jest naprawdę dla ciebie. Ponieważ Mars i Wenus dochodzi do tych pięknych sekstylów, przyjdzie masa możliwości. Aż 5 sekstylów, chodzi o to, że jeżeli chodzi o naukę, o kursy, przekaz wiedzy, przekaz informacji, pracę online, pracę z mediami, handel, pisanie, mówienie, tutaj masz naprawdę, ale także wiele nowych ludzi, którzy będą ci pomagać i z którymi będzie można współpracować i kooperować. Kochane koziorożce, pełnia w znaku panny odbywa się w trygonie, czyli bardzo dobra pełnia, a Saturn w opozycji podczas tego dnia do księżyca stoi także dla ciebie w sekstylu, czyli nie ma strachu, chodzi o nowe cele,
chodzi o wybór czegoś nowego, czegoś innego. Ja widzę, że pojawią się jakieś możliwości. Saturnem, jeżeli chodzi o komunikację, inaczej teraz będziesz mówił, inaczej komunikował, uczył się, na pewno zdobywał swoją wiedzę. Może właśnie chodzi o tą technikę, o tą nowoczesność, na przykład o pracę, nie wiem, czy z mediami, czy ze sztuczną inteligencją, czy z kamerkami, czy zrobieniem fotografii, czy jakieś tam inne reklamy, załóżmy wszelkiego rodzaju i tak dalej. Ponieważ Wenus i Mars ustawiają się przed tobą, koziorożce będą czuły się coraz bardziej pewne, ale w innej formie, akceptując tą swoją inność, tą swoją niezależność, tą swoją wolność, inne metody zarabiania pieniędzy. Widzę, że tutaj głowa aż dymi. Pojawia się coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego, ale także postaw na swoje talenty, postaw na swoje predyspozycje, zaakceptuj siebie taki, jaki jesteś. Jednocześnie pełnia przynosi nowe szanse i nowe możliwości. Także możliwe są jakieś współprace i kooperacje za granicą. Wodniki, dla Was, jeżeli chodzi o pełnię w znaku Panny, pełnia zamyka jakiś temat zobowiązań czy też relacji wszelkiego rodzaju. Może chodzi właśnie o spłacenie jakichś długów, jakichś kredytów, jakichś zobowiązań lub też zmiany, że będziesz coś tutaj zmieniał, coś tutaj poprawiał, ponieważ i Wenus, i Mars, i Pluton, no, Słońce już wyszło, Merkury tak samo, ale teraz i Wenus, i Mars, i Pluton, i to połączenie jest w Tobie. Chcesz żyć, wybierasz coś nowego, coś innego, stajesz się niezależny, stajesz się wolny. Uwaga z tym Plutonem, ten Pluton jest radykalny. Ten Pluton może przynieść takie duszące emocje, duszące uczucia, lub też może przynieść uczucia, że będziesz chciał komuś coś udowadniać, że będziesz chciał na siłę coś pokazywać. Nie rób tego, zajmij się sobą, ponieważ i Wenus, i Mars dodaje siły, dodaje ekspresji, dodaje więcej radości, miłości. Masz więcej tej mocy, bo i Mars, i Pluton, ale także poprawy sytuacji finansowych. Skup się na wszystkich swoich celach, tego, czego pragniesz, tego, czego chcesz. Myślę, że dla wielu z Was, dla wielu wodników oznacza to singli, oznacza to wejście w nowe relacje, w nowe partnerstwa, wszelkiego rodzaju rozwój, nowe hobby, nowe pasje, nowe zainteresowania, radykalnie inne. Pamiętajcie, że Pluton przynosi radykalne zmiany Waszej osobowości w kolejnych 20 latach. Teraz dotyczy to tylko pierwszej dekady. Czyli taka pełnia podsumowująca i przynosząca nowe formy zarabiania pieniędzy, ale także widzę, że ty sam zarabiasz teraz więcej, bo tu wchodzi i Słońce, i Merkury, ty sam swoimi talentami, predyspozycjami. Może to być ryby, coś dla ludzi, jeżeli pracujesz z ludźmi i dla ludzi tak, że tutaj jest poprawa sytuacji finansowych. Ryby, dla Was pełnia w znaku Panny odbywa się w opozycji i Saturn znajduje się w Twoim znaku. Może dotyczyć relacji partnerstw i Ty będziesz decydować, Ty będziesz rezygnować, Ty będziesz zamykać pewne relacje lub partnerstwo, lub też dostrzeżesz kogoś w zupełnie innych kolorach, no właśnie w tych szaro-burych, realnie. Tak nago, jak jest, i wcale ci się to nie będzie podobać. Ponieważ Saturn wyciąga konsekwencje i patrząc na tego księżyca w pełni, który pokazuje to, co wcześniej nie dostrzegłaś, Merkury będzie cię namawiał, no jeszcze raz porozmawiaj, jeszcze raz spróbuj, a może to jednak jest nie tak, poczekałabym, przemyślałabym, nie wchodziłabym, nie działałabym za szybko, nie robiłabym właśnie nic po cichu, czy też nie mówiąc nawet nikomu, ponieważ Wenus i Mars namawiają cię wewnątrz, za tobą, że jest tak, a właśnie, że zrobię, że się spotkam, że chcę się upewnić. Nie słuchałabym tej Wenus i Marsa, ale polegała na swoich emocjach i swoich uczuciach. Czy też może by przyjść tak, że pojawi się jakaś osoba, która będzie chciała cię w jakiś sposób, nie wiem, wykorzystać, oszukać, zatrzymać, zahamować, czy też no, w jakiś inny sposób ograniczać to. Naprawdę tydzień jest taki skupienia na sobie.
Ponieważ słońce już jest w Twoim znaku, składam Ci najlepsze życzenia. Życzę Ci dużo mocy, dużo siły, dużo radości. Niech spełniają się Wasze życzenia i marzenia. Z Merkurem w Twoim znaku polegaj na swoich uczuciach, polegaj na tym, co czujesz. Może jeżeli chodzi o podpisy, uważałabym, czytałabym wszystko dokładnie, co ten Merkury w znaku ryb, który jest taki rozmarzony, zamyślony, trochę rozciągnięty, polegała na sobie i patrzyła na tę sytuację. Może być jeszcze tak, kochana rybo, że pewnie ludzie znikają, pewnie ludzie odchodzą. Może być tak, że Saturn tak jak mówi, cóż, no dobra, odpada, nie smuć się, puść te osoby, nie trzymaj te, które chcą odejść, które chcą się pożegnać, czy też odchodzą nawet bez pożegnania, a lub też są to osoby, które cię krytykowały, które cię ograniczały, które zaniżały twoją wartość, które się przyczepiały do ciebie i ty powiesz nie i zrezygnujesz z tego towarzystwa i masz rację. Słońce jest w twoim znaku. Życzę ci nie tylko wspaniałych urodzin, ale kolejnych 4 tygodni. Powodzenia i słuchamy się swoich emocji i uczuć. Dziękuję wszystkim znakom. Zapraszam serdecznie na kolejną prognozę. Dziękuję za lajki, za komentarze, za subskrypcje. Przyciskacie dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z informacjami, co tutaj się dzieje na moim kanale. Zapraszam do Instagramu, gdzie także pod imieniem i nazwiskiem od czasu do czasu coś tam wrzucam. Powodzenia i pięknego tygodnia.